Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Zapisków z Królestwa, czyli niesamowitych opowieściach o angielskim futbolu, którymi tutaj staram się Was raczyć w każdym tygodniu. Ostatnio akurat była malutka przerwa, ale uzbierało się w tym czasie dość sporo paliwa. Dzisiaj o zmianach szyldów, czyli tak naprawdę taka historia opowiadająca o tym, skąd wywodzą się kluby, gdzie są ich korzenie, dlaczego tak naprawdę nazywają się tak, a nie inaczej. Wzięło się to stąd, przynajmniej w moim przypadku, że kiedyś znalazłem taki artykuł w jednej z angielskich gazet, chyba w Independent, gdzie dziennikarze zastanawiali się na kolegium redakcyjnym, jaki jest skład Wolverhampton z 1976 roku. I wówczas jeden z tych redaktorów podczas kolegium redakcyjnego powiedział: a wiecie, jak się tak naprawdę nazywały czołowe angielskie kluby? Wymieńcie ich nazwy. No, oczywiście większość ludzi nie wiedziała, bo i skąd mogła to wiedzieć. Między innymi to, że Newton Heath to oczywiście dzisiejszy Manchester United, i ostatnio nawet przygotowując się do meczu Manchesteru United, nie czytając sobie o meczu Manchester United z Arsenalem, zobaczyłem, że to pierwsze spotkanie datowane jest jeszcze na końcówkę XIX wieku, gdzie zmagały się ze sobą tak naprawdę dwa zespoły, Newton Heath i Woolwich. Czyli dzisiaj tak naprawdę nie wiedzielibyśmy, co to są w ogóle za drużyny, patrząc z perspektywy obecnych nazw. Prawdziwe serce Manchesteru United to właśnie Newton Heath, położone w odległości około 4,5 km na północny zachód od centrum Manchesteru. Tam się wszystko narodziło. Tam była taka śmieszna historia, że wiele klubów, które przyjeżdżały na mecze, nie było oczywiście GPS-u, no nie było tak szeroko rozwiniętych map, nie można było po prostu sobie zadzwonić z komórki i zapytać się, gdzie to jest, więc wysiadały trochę nie w tym miejscu, co trzeba, co sprawiało, że finalnie potrafiły się spóźnić na kick-off. W tym miejscu, w Newton Heath, w 1878 roku tak naprawdę wszystko się zaczęło, natomiast prawdziwy Manchester United narodził się dopiero kilka lat później. W archiwalnych numerach różnych angielskich dzienników właśnie znalazłem takie artykuły o tym, że na ligę to korzystnie wpłynie, że wszyscy odetchną z ulgą, że wszystko będzie teraz jasne i wiadomo, ale też nie ma co ukrywać, że problemem były wtedy pieniądze, bo chodziło o to, że w 1902 roku Newton Heath, Lancashire and Yorkshire Railway, bo tak już miała pełna nazwa, pierwowzór Manchester United, miał problemy finansowe i długi odpowiadające, uwaga, mniej więcej ćwierć milionowi funtów w dzisiejszych czasach, czyli tak naprawdę nie za dużo, nawet jeśli porównamy sobie siłę nabywczą pieniądza. Obecnie to tak naprawdę jest tygodniówka piłkarza w Premier League, więc nic sensacyjnego, nic zaskakującego. Kapitan Harry Stafford zebrał 4 miejscowych biznesmenów, każdy wyłożył po 500 funtów. Dług wynosił 2670 funtów, on sam dorzucił resztę, zmieniono szyld i pojechano dalej, jak się okazało, w kierunku wielkich triumfów. O tym piszę w tekście zatytułowanym Zmiana szyldu. Ten tekst wygląda tak, który ukazał się w cyklu Zapiski z Królestwa w przeglądzie sportowym. PS Historia, dodatek w każdy czwartek, niezwykle gorąco Was zachęcam do czytania. I chciałem Wam troszkę o tych innych klubach jeszcze powiedzieć. Kościół, krykiet i Spurs. Te trzy słowa teoretycznie mają ze sobą niewiele wspólnego, ale wiele klubów rodziło się przy kościołach. Wiele klubów narodziło się z zespołów krykietowych tak naprawdę. Krykietowe korzenie ma na przykład zasłużony angielski klub Sheffield Wednesday. Dawno temu nazywał się po prostu The Wednesday, czyli środa. Zawodnicy spotykali się w takim hotelu Adelphi. Pewnego razu tam się spotkali i stwierdzili, że w takich miesiącach, kiedy nie mogą grać w krykieta, no to fajnie byłoby pograć w coś innego. I w ten oto sposób powstał zespół piłkarski. Przykładów zresztą jest mnóstwo. Small Heath Alliance, to jest dzisiejsze Birmingham City. Everton nosił nazwę San Domingo, co miało związek z kościołem metodystów. A zespół wywodził się oczywiście z krykieta. Thames Ironworks to obecny West Ham United. Plymouth jest też ciekawym przypadkiem, w którym tak naprawdę nie wiadomo, skąd się wywodzi nazwa. Jedna z legend głosi, że
Ergil to był taki pap jakby, który z jednej strony pap, a z drugiej strony pułk wojskowy. Że pułk wojskowy posiadał jakąś tam osławioną drużynę piłkarską, a z drugiej strony była tawerna, która nosiła taką nazwę i to od niej miało się wszystko zacząć właśnie w hołdzie dla bardzo dobrego piwa, które tam produkowano. Ta historia mi się bardzo podoba. Tottenham ma wiele wspólnego, czy też Tottenham, jak mówią Anglicy, ma wiele wspólnego z rycerstwem. W XIV wieku Sir Henry Percy otrzymał od Szkotów przydomek Hotspur, co oznamionowało jego niezwykle szybki atak. O tym rycerzu pisał nawet William Shakespeare. Spurs to po prostu ostrogi. Tottenham nie powstał jednak w wyniku żadnego okrągłego stołu rycerskiego, lecz powołali go do życia uczniowie, którzy w 1882 roku nadali klubowi nazwę Hotspur Football Club. Nie byłoby oczywiście Tottenhamu bez jego głównego przeciwnika w derbach północnego Londynu, czyli Arsenalu, z którym też rywalizuje teraz o miejsce w pierwszej czwórce Premier League. Z początku był usytuowany nie na północy Londynu, lecz w części południowej. Arsenal nad rzeką, gdzie przechowywano królewski arsenał. W 1886 roku Szkot David Danskin i kilkunastu pracowników założyło klub o nazwie Dial Square. Każdy z nich dał po 6 pensów. Danskin dorzucił 3 szylingi, co nie miało bynajmniej zwiastować, pozwalam sobie na złośliwą uwagę, ale tylko delikatnie, oszczędnego trybu życia kanonierów w kolejnych latach. Potem był Royal Arsenal, bardzo ładnie mi się to podoba. Później Woolwich Arsenal, już nie tak ładnie, aż wreszcie porzucenie obu członów. Kiepska frekwencja na meczach na początku, na tym południowym wybrzeżu Tamizy, gdzieś tam na południowym Londynie, na meczach pierwszego profesjonalnego klubu sprawiła, że zaczął się on przemieszczać bardziej w północne rejony. I to, co mi się podoba najbardziej, bo tutaj dowiedziałem się rzeczy, chciałem bardziej ją wyartykułować, bo gdzieś tam to mi pobrzmiewało z tyłu głowy, tą historię znałem, założenia Milanu, ale nigdy się w nią jakoś szczególnie nie zgłębiałem. Pierwotna nazwa Milanu też nie do końca była taka jak dzisiaj. AC Milan, taka jaką znacie. W 1899 roku dwaj Anglicy, Herbert Kilpin i Alfred Edwards, położyli fundamenty pod Milan Football and Cricket Club. Brytyjscy imigranci we Włoszech sprawili, że minęło wiele lat, a w 2019 roku wciąż używa się sformułowania Milan, a nie włoskiego Milano, a to dlatego, że tylko kiedy była wojna, kiedy był nazizm, kiedy był Mussolini, to on do tej nazwy Milan nakazał powrócić. Bardzo mi się podoba ten cytat. Będziemy drużyną diabłów, naszymi kolorami będą czerwony jak ogień i czarny jak strach, który wzbudzimy w naszych rywalach. To jest cytat z Herberta Kilpina. Nie był on żadnym wieszczem, ale wymyślił taką fajną ideologię do tych czerwono-czarnych strojów, Rossoneri, jak ich dzisiaj znamy. No i dzisiaj ogień tego mediolańskiego giganta rozpala Krzysztof Piątek. Zmiana szyldu, na pewno znajdziecie ten tekst gdzieś w internecie, a całość będzie oczywiście w książce zatytułowanej Zapiski z Królestwa. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Zapisków. Mam nadzieję, że pogrzebiecie sobie trochę w historii waszych ulubionych klubów, bo tam być może znajdziecie zupełnie inne ich nazwy. Ja wam bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne produkcje na kanale Kickoff. Dziękując oczywiście bardzo grzecznie za wszystkie dotychczasowe subskrypcje.